Oj, tak, tak, widzowie. Po wielu latach czekania, po wielu latach wyczekiwania na ostatnią grę w jakąkolwiek, którą kurwa mam 38 FPS-ów, co jest grane. A nie, już jest lepiej. Ostatnia gra, w którą będę grał, bo będzie tak dobra, że to w pełni imersyjne doświadczenie zmiecie nie z papci. Ta epicka muzyka! Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Czy wy to czujecie? Czy jesteście tu ze mną? Oto przed nami epicka muzyka. The Day Before. 5 lat. Kału. Spermy i goryczy, które zostało przelane przez deweloperów, żeby teraz dostarczyć absolutnie najlepszy produkt w dziedzinie survivalu. Tworzenie postaci, szanowni państwo. Wybieramy osobowość naszej postaci. Romper, to dla Bonkola chyba. Klasa Romper. Pathfinder. Duchem można być, kurwa, duchem można być. I Romperem. Dzieje się, widzowie, dzieje się. Klasy Rompera. Dobro ma percepcję, szybko lutuje. Dobry ma na strzelbach, dobry recoil ma. I dużo potrafi nosić. Pathfinder jest charyzmatyczny, przedsiębiorczy i ma zimną krew. Duch jest twardy. Tak łatwo kontuzji nie doznaje. Jest wyszkolony. Ja będę Romperem. Będę Romperem, widzowie. Wybieram łeb. Matko jedyna. Dobra. Pierwsza osoba, która napisze stop. To jest nasza twarz. Wygląda dokładnie tak samo, jak ta pierwsza, która była. Dobra. Voice. To te same głosy, kurwa. Ten sam głos, tylko w innej intonacji powiedział. Dobra, skin tone. O, taki chory. Idealnie. Skóra. Blizny. Zoba. Idealnie. Stary musi być, tak jak ja. Piegi musi mieć, tak jak ja. Tak, tak. Wyglądam kurwa jak gwiazda jakiegoś emo zespołu. Tak, metaliczny. Tak, tak. Tak. Włosy. Wąs. Szybko. Szybko. Potrzebuję wąsa. O, tak, tak. Łysy łeb. Tak. Idealnie. 1 do 1 jak ja. Pełna imersja. Pełna imersja. Mamy to widzowie. Jesteśmy gotowi stawić czoła zombiakom. To się dzieje, szanowni państwo. Finalize. Character's name. Zbychu. Mamy to. Zbychu jest gotowy. Wybierz serwer. Dobra. Teraz zaczęła się prawdziwa gra. Widzowie. Wbijanie na serwer. To musi być chyba... Nie mogę sortować według populacji. Tildale. Niestety, nie udało się. Idę na Azję. Idę na Azję. Kurwa, Azja też pełna. Dlaczego azjatyckie serwery mają takie nazwy? Tumblewood. Ile na serwerze jest? 32 osoby na serwer. Koniec mistrzostw, do widzenia. O, zobacz, ludzie już wychodzą powoli. Już serwery... Ludzie mi robią miejsce. Miło z waszej strony, widzowie, że wychodzicie z gry, żebym mógł sobie pograć. No, już coraz więcej serwerów jest na high. Ej, postać mi zmieniło! Co to jest? To nie jest Zbychu! Zbychu się przeinaczył! Zbychu ewoluował! O, tyle czasu spędziłem na robieniu swojej postaci. Bez sensu. O, jest Zbychu! Dobra, Zbychu wrócił. Spokojnie, nie panikujcie. Wszystko jest pod kontrolą. Widzowie, pamiętajcie, to nie jest wina gry, tylko moja wina. Bo za szybko próbuję wchodzić na serwer. Tak napisali twórcy gry na swoim Twitterze, że serwery za szybko się wypełniają i w sumie to nie jest ich wina. To jest prawdziwa walka o przetrwanie. To o taki survival nic nie robiłem. Ciekawe, czy ludzie już jakieś triki opracowali. No, musisz VPN-a odpalić i wejść na ten serwer. Yes! 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 Dobra, ekran ładowania. Na spokojnie. Kręci się monetka, więc to chyba dobrze. Ktoś zwrócił uwagę, na jaki serwer wybrałem? Bo ja nie. Bo ja zdecydowanie nie. Developed by Fantastic. Published by Mytona. Incredible Fortitude. Wstajemy, widzowie. Zaczynamy tą piękną przygodę, nie mogę się doczekać. Czemu ten lekarz wygląda jak woźny, a nie jak lekarz? Nie wiem. O, Woodbury, New Fortune, Survive kolony. Ej, widzowie, nie wiem o co wam chodzi. Generalnie ja mam 133 FPS-y. Cytując moją ulubioną streamerkę Pokimane, jak was nie stać na dobrą kartę graficzną, to jesteście biedni i pozdrawiam. Ja nie chcę nic mówić, widzowie, ale z DLSS-em mam nawet 200 FPS-ów. Idę. Otwieram drzwi. Dobra, nie otwieram drzwi. Muszę z doktorem porozmawiać. Doktorze, nawijaj. Jestem Zbychu. Można powiedzieć, widzowie, że gra pełnymi garściami czerpie z absolutnie najlepszych tytułów ostatnich lat. Vibe od NPC-tów niczym z, niczym z najlepszej gry, która kiedykolwiek ogarniała NPC-ty w jakiejkolwiek grze ze Starfielda. Co się ze mną stało? Gdzie ja jestem? Okej, I'll go. Okej, I'll go. Bye. Do widzenia. Do widzenia. Kurtka, lód, plecak. Mam plecak. Mój plecak. Biorę wszystko. Mogę tak? Wszystko zabieram. Doma. Apteczki, no, konserwy, rozumiesz, fasolki, baterie nawet mam. Wszystko mam. Wszystko mam, jak się masz. Pasuje. Korzystaj z jedzenia i wody, by utrzymać wysoki poziom energii i odpędzić pragnienie. Jeśli któreś z nich spadnie do zera, twoje zdrowie zacznie się powoli wyczerpywać. Otwieram drzwi. Otwieram drzwi. Otwieram drzwi. Doktorze, bo zamknięte jest. Otwieram drzwi. Doktorze, bo drzwi są zamknięte. Łazienka jest zamknięta. Śrubokręt potrzebny. Mogę tu coś okraść? Kup leki u doktora Leonarda, by móc ocalić swoje życie dzięki podanym o czasie środkom leczniczym. Kurwa mać. Jest! Sztywna klamka była. Ależ cutscenki, widzowie! Dlatego gram w MMO, żeby takie cutscenki oglądać. Ależ klimacik, jak w Red Dead Redemption! Woodbury, witaj w kolonii ocalałych Woodbury, ostatnim aktywnym stronieniem w New Fortune City. Porozmawiaj z Chrisem, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Woodbury lub o swojej ziemi. Kup broń, amunicję i wyposażenie u Edarda lub sprzedaj mu je. Zobacz, jak tam już biegają ludzie. Bronie mają, wszystko mają. Zadbaj o formę na siłowni, by zwiększyć kondycję. Zara będzie na siłowni pakowane. Zrelaksuj się w saunie, by odnowić w pełni zdrowie. Zobaczcie. Macie rany postrzałowe? Nie ma problemu. Sauna, bęk, zdrowi jesteście. Reputacja, ukończ zadania wspólnoty, by zdobyć pieniądze i punkty reputacji. Dobra, nie ma problemu. Piękny wstęp, wzruszyłem się. Co my tutaj mamy? Attention. Na gitarze basowej możemy się nauczyć grać. Pasuje. Cześć maleńka, cześć, cześć. Co tam? Co mi powiesz ciekawego? A masz tramposzki eleganckie. Please do not take supplies from the shelves. They are intended for the elderly and children. Dawaj te kurwa supply'e. Gdzie one są? Nie ma żadnych supply'i. Oszukali mnie. Bar, witam. Hey pal, you're here again. How can I assist you? Serio, jak za każdym razem jak będę gadał z NPC-tem, to muszę usłyszeć jakiś taki corny tekst? Mam pytania. Po co wam tutaj bar? Well, you see, in these tough times, we all need to socialize and unwind. Otherwise, we might just lose it. I got permission from Chris to open up this bar, and we set the place up. Feel like having a drink, pal? W porządku, co masz na sprzedaż? Co? Do widzenia. Powiedział, że nie mogę się napić, muszę pogadać z Chrisem. To bardzo ważne, podobno Chris ma jakieś turboważne informacje dla nas. Chris, nawijaj! Hello, you're the survivor we were a couple of days ago, aren't you? No te martwe oczy tych NPC-tów urzekły mnie, to jest miłość od pierwszego wejrzenia. Widzowie, kocham tą grę, uwielbiam tą grę, jest super. Dziękuję za ratunek. Do widzenia. Porozmawiaj z Edar... Kurwa, co tu się dzieje? Kurwa, Elis dla was. Tylko po roku w więzieniu. I to w Orange is the New... coś tam, Black. Nie no widzowie, żarty żartami. No tak, no. Nie najlepsza kampania marketingowa przed premierą. Długo czekaliśmy, aż się ściągnie, ale to przecież moja wina, bo mam słaby internet. Długo czekaliśmy, aż się połączymy z serwerem. No NPC-ty są plastelinowe. No grafika nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia. No próbowałem otworzyć drzwi jakieś 20 razy. Ale jeszcze nie ma tragedii. Exo, witaj. Kurwa, tu co się dzieje? Kurwa! Chłop na kolanie sunął. Edard, nawijaj do mnie. Molut Hunta. Handel. Złóż broń na stole warsztatowym. Zobacz, surfer na kolanie zapierdziela. W otwartym świecie napotkasz stoły warsztatowe, które są potrzebne do instalowania modyfikacji twojej broni. Zanim użyjesz stołu warsztatowego, upewnij się, że wokół jest bezpiecznie. Wybierz broń. Nakładka lufy. Pokrywa. Aha. Wstecz. Nakładka lufy. Wstecz. Kurwa. Prawie jak w Tarkowie, widzowie. Pyt pionowy. Gotowe. Zużyłem broń. A teraz... A nie, no złożyłem broń. Mnie wywaliło z serwera? O, za, wszyscy stoją. A nie, biegają jacyś ludzie. Kurwa, nie mogę użyć tego stołu ponownie. Nie, najgorzej. Ale złożyłem broń, jest złożona broń. Złóż broń na stole warsztatowym. A nie, czekaj, tu mi coś każe. Siema. Cześć maleńko, cześć. Hey there. Tak, wszyscy o mnie gadają. To ja jestem, Dobrodziej Zbychu. Ton tych wszystkich NPC-tów, sposób w jaki oni mówią, jest mniej więcej na takim samym poziomie cały czas, że mam ochotę zażyć antydepresanty, mimo że nie mam depresji. Sarah Connor z Terminatora? Możliwe. Umieć przedmiot w magazynie. Dobra, dałem do magazynu apteczkę, puszkę, fasolki i spaghetti. Do widzenia, żegnam. What the fuck? I co teraz? Porozmawiaj z doktorem Leonardem. Do doktorka musimy wrócić. Czekaj, gdzie był doktorek? Tutaj chyba, co? Iść! A można kucać? O, można kucać. A można się skradać. A można się położyć? Nie można się położyć chyba. Ja nie mogę do doktora Leonarda iść. A nie, to nie to wejście. Kurde bele. A doktor Leonard jest tutaj teraz. Zmienił laboratorium. No to cwany lis. GPS. Mapa GPS pokazuje wszystkie interesujące punkty i drogi ewakuacyjne naniesione na teren stanu New Fortune. Może je także brać, by sprawdzić Woodbury. Do widzenia. Rozmawiaj z Robem. Kurwa, chcę iść na miasto. Co się dzieje? Co za obściskiwanie się? Co wy kurwa tu robicie? A? Dobra. Coś jest nie tak w tej osadzie, widzowie. Coś tutaj podejrzanego się dzieje. Dobra, już się nasłuchałem tego. Nie chce mi się. Te dialogi są po prostu za mocne. Budzą we mnie takie uczucia, że się ich sam boję i musiałbym to przegadać z moim psychoanalitykiem. Do widzenia. Wróć do Chrisa, by dokończyć rejestrację jako nowy mieszkaniec. Nie no, popierdoli mnie zaraz. Ta. Jeszcze nie wiem. Aha. Dostanę własny pokój? Wszyscy razem będziemy spali. Aha. Dobra, tak, chcę swoją ziemię, dawaj, szybko. Szybko! Idziemy swoje ziemię, kurde, obejrzeć. Zbudujemy dom, widzowie, spudzimy syna, posadzimy drzewo, pomolejemy płot, co tam się robi. Ziemia. Piękną mam tą postać, nie zapomnę jej nigdy. Zobacz, jakie rancho dostaliśmy! Oto Dutch Van der Linde w Red Dead Redemption walczył, żeby gang miał swoje miejsca, a my to od razu z czapy dostaliśmy. Jednak te postać apokalipsa zombie to lepsze jest niż Dziki Zachód. Pa! Tryb budowania, wchodzę. I teraz się zaczyna, teraz będzie. Czekaj, co to jest, kurwa? Postaw namiot. A mogę po prostu sobie kanapę postawić? Kurwa, nie mam pieniędzy, to nieważne. I ładnie tu jest. Czyli czekaj, zaraz. Dostaliśmy kawałek ziemi na jakimś zadupiu, które się znajduje chyba... Gdzie jest ta szkoła? Co, my przejechaliśmy, kurde, 2 stany w poprzek, żeby tutaj dotrzeć i wybudować namiot? Coś mi się tu, kurwa, nie kalkuluje. Katalog. Ile mam pieniędzy? Kurwa, nie mam w ogóle pieniędzy. Dawaj mnie tutaj. Tak, żeby był ładny widok na górę, jeziorko, proszę bardzo. A? Można? Można. Zobacz, ognisko będzie nas grzało. Co jeszcze możemy? Stolik koło sejfu sobie postawimy. Zobacz, jaki house flipper. Też życie. Pięknie. Radyjko. Mogę na tym? Mogę. Pięknie. Lampa. Kołuszka. Pięknie. Wróć do Woodbury. Piękny to dom, nie zapomnę go nigdy. Ale zobacz, jakie widoczki tu są. Kurde, byku. I to jest apokalipsa zombie, to jest sielanka. 0 ludzi. Taczkę własną mamy, zobacz, drewna se możemy zrobić. Zobacz, kurde, bele. Możemy pływać? Idę sobie popływać. Ech, to chwilę zajmie. Co to jezioro jakieś takie płytkie, kurwa? Co to jest za mistyfikacja? Ej, nie mogę tu przejść. Mogę tylko tu biec. To biegnę tam. Nie będzie mi gra mówiła, co mam robić. Coś takie podejrzane to jezioro. To jest chyba jakieś takie artificial. Ty, tutaj jakieś bonfire night będzie robione chyba. Nie, pływanie będzie w DLC. Co wy gadacie, widzowie? Czy mogę to podpalić? Bo nie mogę. Kurwa, piękne te tereny, piękne. I tu będziemy dojeżdżać swoim własnym samochodem. Później w DLC wytniemy to drzewo i tutaj bryką będziemy podjeżdżać jak do siebie, jak szefowie. Piękne. Spójrzcie na to. To jest życie. Życie bez zmartwień, bez zajęć. Jak się stąd wychodzi? A, tabem po prostu, nieważne. Jacy goście? Gdzie są ci goście, co mnie zabiorą? Czemu ta szkoła jest w lesie? Bo to jest szkoła leśna. To jest szkoła leśników. Gajowych tutaj szkolą. Nie wiem, czy wiecie, ale gajowy to jest najbardziej przystosowany zawód do przeżycia w apokalipsie zombie. Woodbury. Let's go. Ach, tak. Zobacz, jakim szefem jesteśmy totalnym. Dobra, z kim muszę teraz pogadać? Podobno stąpa... Nie mogę się ruszyć. O, idź do Abbey. Abbey. Dawaj mnie do tego miasta, bo nie wytrzymię. Pieniądze nam dają. Ziemię nam dali, pieniądze nam dali. Kurde, ja chcę apokalipsy zombie, jak oni takie rzeczy tam dają. Do widzenia. Nowy początek ukończono. Ale epickie, cinematyckie Dobra. Co ja mam teraz zrobić? Do baru. Wiem. Idę do baru. Dawaj mi drinka. Szybko! Dawaj to wino. Ile mam pieniędzy? Where is my money? Gdzie są moje pieniądze? A? Ja mam w ogóle jakieś pieniądze? Chyba za mało monet. No i chuj, nie napijemy się. Do widzenia. U Abbey jest hajs? Podoba mi się, że też, no czerpią tutaj tak, NPC-ty ze Starfielda, Town Design z Diablo 4, gdzie musisz... Kurwa, gdzie ja pobiegłem? Czekaj, to nie tutaj. Dawaj puchę. To nie tu. Tu jest Abbey. Abbey! Nie chcę z tobą gadać, otwieram magazyn. Ej! Nie ma pieniędzy, co wy gadacie? Nie dali pieniędzy. Oszukali mnie, bandyci. Nie możesz wyposażyć się w broń w Woodbury. A jak wyjść stąd? Jest tu mapa jaka? To nie wygląda na dużą, powiem szczerze. Ta mapa. A gdzie ja jestem? Stadion miejski? Ewakuacja bez plecaka? Ewakuacja? Co ja to kurwa w Tarkowa będę grał? Chyba takie tarkowskie bardziej, co? Jak się stąd wychodzi? Wypuśćcie mnie stąd. Ten jak sunie na kolanie, ty chce na kolanie. Tu się chyba wychodzi. A ci jak ubrani już, zobacz, na komandosa, zobacz co ten ma. A nie, dobra, myślałem, że ma hełm na głowie, a on po prostu jest blondynem. Dobra, nieważne. A ten ma czapkę. Skąd masz czapkę? Pajacu. I kamizelkę ma kuloodporną. Nie, idę na miasto. Ja się muszę się wygierować. Lecymy. Teraz będzie. Jesteście gotowi? Być zmieceni z planszy? I przeprosić? Matkę, ojca i deweloperów The Day Before? New Fortune City. Uważaj na zakażonych i innych ocalałych, którzy mogą być dla ciebie zagrożeniem. By zapobiec utracie przedmiotu, przechowuj te najcenniejsze w magazynie lub etui ochronnym. Gdy znajdziesz wystarczająco dużo cennych przedmiotów, udaj się do punktu ewakuacyjnego, by wrócić do Woodbury. Inni gracze mogą tam na ciebie czekać, więc zachowuj czujność. Ile mam amunicji? Jak tutaj sprawdzić, ile mam amunicji? Jest to coś tak jak Shift R w Tarkowie? Mam, ktoś strzela! Strzelają! Idę komuś napierdolić. Tak o, spokojnie widzowie, ja mam z 1500 godzin w Tarkowie. Hot dogi! Woda! Kocham wodę. Ale strzelają gdzieś. Dawaj to auto! Mogę auta przeszukać. Nie da się widzowie. Torba. No, jest ciężko widzowie. Szmatę znalazłem. Musimy jakiś sklep z bronią znaleźć, albo jakąś policyjną stację. I się uzbroić. Nie widzę nigdzie graczy. Tu coś się dzieje. Co pika? Co pika? Nie lubię takiego pikania. Bomba zaraz pierdolnie. Musimy przebić się. Takie niezbyt zaludnione, nie? Te zombiaki to miasto. Halo? Jest tu kto? O! Nowa wiadomość, dobrze cię widzieć. Pomyślałem, że możesz chcieć mi pomóc w tej sprawie. Masz czas? Jak przeczytać wiadomość od Majka? Czekaj, tu się schowam. Jak przeczytać wiadomość? O, Abi, martwię się o ciebie, dawno się nie dziwię. Jeśli masz chwilę, rzuć okiem. New Fortune Południe, dzieci są. Znajdź alfabet, zestaw markerów, kalkulator. Nie no, gdzie jakieś kurwa dzieci? Pierdolę. Edar, znajdź walkie-talkie. Przyjmuję. Mike, znajdź bateria. Mamy questa. Szukamy baterii. Policyjny! Może tu będą jakieś bronie. Nie da się tego przeszukiwać. A może już przeszukamy, może już ktoś to podpierdolił. Ty, można tam wejść? Chyba można wejść do tego budynku. Nie wierzę. Nie wierzę, widzowie. Łazi jakiś skurwol. Słyszę. Kurwa, nie mogę wyjść. Zajebał go zombiak! O kurwa, zaraz mnie zajebie. Kurwa! Kurwa! Leonard, nie teraz nie mam czasu, bo ja... I kurwa... Kurwa, lotujemy i spierdolamy stąd, ty. Pieniądze miał! Ty, nie mogę przeszukać. Idę tego gracza lutnąć. Ej! Ciało gracza zniknęło! Gdzie mój lód? Kurwa, zapiał! Chłop musiał wstać i się wyciągać z tego miejsca. Amunicję wyjebałem już praktycznie całą. Idź pan w chuj. Na piętro idę. O kurwa. Jest problem. Zostało mi 20 amunicji z 60. Zapalniczka. Lubię. Kurwa, nic nie ma. Mogę to przeszukać? Nie, nie mogę. Potrzebny klucz! No spokojnie widzowie. Żeśmy jak lamusa skasowali. Zombiaki zaszczelili, zaraz mi się skończy amunicja i tyle z tego będzie. Hak do dupy! Na dormsy trzeba znaleźć ten, no, kluczyk. Coś tu? What the fuck? O, przeszukuję coś. Pędzel do makijażu. Strzela jakiś bandyta. Czekaj, spojrzę na mapę na chwilę. Ja jestem przy banku Celestia, a tam muszę dojść. Do Bank Citizen Turbo doładowanie. A to w innym banku jestem, aha. A gdzie jest escape? Ewakuacja. Tutaj, zobacz, tu jest dopiero ewakuacja. Ty, to jest 2 ekstrakty tylko są? Ty, no to idziemy kampić na graczy, tylko muszę więcej amunicji znaleźć. Kurwa. Mogę. Kable. Amunicja do shotguna. Safe. Kurwa, pusty. Opierdolił już ktoś safe. Jakiś landmark tutaj był i... opędzlował. Co to jest? Talenol. Natychmiast zwęża naczynia krwionośne, zmniejsza efekt drżenia dłoni, kaszu, złamanych żeber. Krótki czas zatrzymanie. A jak sprawdzić swoje zdrowie? Jest to jakiś ten? Od postaci... nie wiem, od postaci jakiś... ekran? To jest plecaczek. Co to jest? Wobbler. Dzięki niemu szukasz rybę... aha, to jest do łowienia ryb. Ciekawe ile jest graczy na sesji. Kurwa. Suszarka do włosów. Pasuje. To fajnie, pięknie, tylko nie znalazłem nic takiego, co bym powiedział... hej, to dobre. Ej, jest... sweter! Lepszy sweter mam. Bransoletka. Pieniądze! To chyba dużo pieniędzy. 229 drewnianych monet. To musi być dużo warte, widzowie. Kopalnia kryptowalut! Kartę graficzną znaleźliśmy. Ja grałem w Tarkowa, to jest dużo warte. Widzowie, musimy wyjść. Pasuje, do dupy od razu wkładam. Widzowie, ja już powoli jestem pełny. Ja to chyba pierdolę tę misję, tylko do ekstraktu od razu idę. Pamięć RAM do PC. Ja tu PC-ta zaraz składam. Kurwa, normalnie. Będę grał w gry w apokalipsie. Tego światło gaszę, pierdolę. Papierosy. To też cenne. Na pewno w apokalipsie papierosy by były bardzo cenne, nie? Tak mi się wydaje. Nie mogę przeszukać. O! Jest tu gdzieś jakiś gałganiarz. Ale że żadnej broni, nic nie znaleźliśmy. Trochę Lipton, nie? Preparat czyszczący wymienniki ciepła. A jeszcze mam dużo miejsca w tym plecaczku. Powiem szczerze. I dobra, wychodzę stąd, bo ja już mam pełno towaru. Czekaj, tu jeszcze zlutuję. Szampon! Ty, moja kobieta takiego szamponu używa, bez kitu. 1:1. Wychodzę stąd. I tu jest jakieś zadanie, ale ja nie mam czasu na zadania. Ja nie mam czasu, trzeba pieniądze zrobić, ja chcę w barze sobie wino kupić. To jest moje zadanie. Pipczy coś tu, nie wiem o co chodzi. No powiem tak. Ruch jak w Paryżu na wsi. Nie mogę się opędzić od tych zombiaków, od tych graczy, od tego wszystkiego. Pipczą ciągle jakie te rzeczy. Chęć tu można wejść. Wątpię. Ale pszczynki. Matko jedyna. Apteka. Gówno tu piprzy. Zombiaki lecą, słyszę. One się respią chyba jak strzelasz. To To jest taka mechanika, że po prostu przy graczu się respią i pozdro. Kurwa, ażbym się obstrał. Zawia, lecę do ekstraktu, jako parkę bitcoin żem znalazł. Znowu coś pika. A tam dudnią. I sam no gracze, no chyba to gracze strzelają, no bo kto inny, nie? Uliczki, zoba. Tu ktoś był. Tablet tu sprawdzał. Kurwa, nie mogę. To przeszukiwanie. Tutaj tą ulicą. Raz, dwa, trzecia przecznica w prawo. Kurwa, nie mogę. Dobra, już mogę. Dobra, mapa jest jednak trochę większa niż sądziłem. A zajrzę tu jeszcze, co? Jest interakcja, czekaj. No, chuja do dupy. Nic nie mogę zrobić. A tu mogę. Kasetka, kasetka jest zrobiona, widzowie! Daj mi tu wyskoczy, jakie to go zaraz rozszczylą. Dobra, pierwsza przecznicza. Na trzeciej mówią chyba, nie? O ty kurwa. Z bagaja wypierdolił. O kurwa. Suby są włączone, czy jak? Nie, suby na Trowo i na Kiku. Na Twitchu nie mam subów. Nie mogę zbratować! O, mogę. Kurtka lepsza, kurtkę ma lepszą. Idę dalej. To jest problem, widzowie. Został mi jeden magazynek, nie? Jeden obstrany magazynek. Czy dwie przecznice. A tu nie ma przejścia. I co teraz? Tu jakie zamurowane normalnie, jak w The Division, rozumiesz, jakaś baza jest, road closed. Jaka mina w ogóle jest, zaraz pierdalnie mnie zabije. O, śmietniki. Stakują się itemy, widziałeś? Dysk twardy. Ja kompa całego składam, widzowie. HDD do PC. Zaraz tu będzie normalnie montaż komputera. Day Before będzie odpalane. Day After, Day Before, rozumiesz? A tu mogę wejść? Nie. Fajne te lokacje, takie niedostępne. A, tu się przy kampie. Przyjdzie jaki chuj? A ja na niego pa. Chuj, że nie mam amunicji. Nie no, my musimy stąd spierdalać z tego względu, że... Ale tutaj jest ten mur, kurwa, jak ja tam przejdę, ty? Bez kitu, muszę iść w górę i do tego ekstraktu. Słyszę gdzieś zombiaka. W tym budynku chyba. Kurwa, te, nie wiem, nie chwytają jakby interakcje na przedmiotach do przeszukania. W tym budynku jest pełno zombiaków, słychać je. W tym budynku. Nie wchodzę tam, bo ja mam za mało amunicji. Gorzej, jak one za mną już lecą. Ale są takie przycinki. Generalnie mam dużo FPS-ów, nie? Po 200 FPS-ów. Ale są takie... Wszyscy wyszli z serwera. Nie no, wydaje mi się, że mapa jest bardzo duża, a graczy prawdopodobnie bardzo mało jest puszczanych na serwer. Bo słychać cały czas strzały, nie? Ale ja też nie chcę zaraz strzałami latać. Z tego względu, że mam bardzo mało amunicji. Zobacz. O. Zapałki. Ty! Lokalny! Jest tu kto. Na lokalnym napisał jakiś Francuz. Jacyś Francuzi tu są. Za mną, ja muszę się stąd wydostać i będę miał extraction, nie? Trzeba tych Francuzów dopierdolić, tylko że ja mam mało amunicji. Jak się mele bije? Jest jakiś przycisk odbicia mele? Nie da się mele bić? Tak mi się skończy amunicja, tylko uciekać. Fajnie. Gdzie oni są? Nie wiem jaki ma range lokalny, nie? Przed nami coś strzela. Ależ napięcie, widzowie. Chyba się zaraz zesram z tego napięcia. No tutaj powinna być brama, teoretycznie przejście, ale czy jest otwarte? Cholera wie. Chyba, że to jest tak, że jak przyjmujesz jakieś zadanie, to musisz zrobić to zadanie, bo inaczej zadanie albo śmierć. Może to jest. Jest przejście. Kurwa. Bluzę ma. Kolejna do kolekcji. Na przedmieścia wchodzimy, zobacz, to było w trailerze, widzowie. 1:1, tak jak to sobie wyobrażałem. Aby do nas SMS-a pisze. Czy się z nią umówimy na kawę później? Do krzaka włażę. Tarkov style. Nie da się wejść do krzaka, nieważne. Ej, teoretycznie gdzieś po lewej jest ekstrakt. Gdzieś tam. Kurwa, nie da się... Aha, fajnie. Zombiak tam, wkurwiony. Przy murze. Możliwe, że kogoś zabił, bo tak jakoś nienaturalnie stoi. Ciekawe, czy są jakieś rudy do kopania. Jakieś żelazo by my pokopali albo co? No centralnie przede mną. Ciekawe, czy kampią ludzie już. Ja bym kampił, jakbym szybciej ogarnął. Te strzały w tle to efekty dźwiękowe, myślisz? Jest, zobacz, jak w Tarkowie. Otwarty ekstrakt. Wróć do Woodbury. Stay still. Our boys are on their way. This is the rat way. This is the rat way. Łatwo. Asysta. Zombiak zabił gracza, ale my go ostrzelaliśmy, dlatego spanikował. Łatwiutko, widzowie, łatwiutko. Patrzcie, ile ubrań wynieśliśmy. Kartę graficzną, koparkę do bitcoinów. Jesteśmy bogaci, rozumiecie? To jesteśmy tak obrzydliwie bogaci, że zaraz tą babę se na godzinę wynajmę. Tak o. Weź, nie. A value to jest. Ubranie, znalezisko każdego stylowego całego. Jaką tą byśmy sobie założyli? To jest 25 warta. One są wszystkie 25, a to jest tylko 5 warte. Sweter, rozpinana bluza z kapturem. One czymś się różnią? Chyba nie. Ta jest ładna taka z kapturem, niech będzie. To sobie zostawimy w magazynie. Ubrania sobie zostawimy w magazynie. A ile to jest warte? 250 guldenów! Widzowie, taka kopareczka. No, suszary... 120, ty! Bransoletki warto chyba robić. Odkładam tą koparkę bitcoin, bo ja będę peceta tutaj składał. A resztę to będzie trzeba sprzedać, bo musimy kupić amunicję, bo bez amunicji to ja tutaj średnio cokolwiek zrobię. PC fan też potrzebny. Do widzenia. Widzowie, pogadajmy teraz trochę szczerze, nie? Śmieszki śmieszkami, cyrk cyrkiem. No pusto. Spotkaliśmy gracza, zombiaki się respią jak strzelasz. No jest to kanciaste, jest to tandetne. Ale myślałem, że będzie gorzej. Szczególnie po tym starcie z łączeniem się z serwerami. Naprawdę myślałem, że będzie gorzej. To nie znaczy, że jest to akceptowalne, nie? Ale Ja grałem w gorsze survivale, kurwa. Grałem w gorsze.